Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi, że przyjęli Państwo zaproszenie na naszą dzisiejszą konferencję, która jest poświęcona tak naprawdę aktualnej sytuacji kraju, a tak naprawdę temu, co ludzi boli. Nie będziemy mówić dzisiaj o pandemii, nie będziemy mówić dzisiaj o zarazach. Będziemy mówić o bezprzykładnej sytuacji przedsiębiorców, którzy zostali wciągnięci w nurt pewnych polityk. Konsekwencje tak naprawdę ponoszą oni. Jesteśmy świadkami kryzysu, którego świadkami ostatniego w takiej skali byli Polacy w okresie międzywojennym. Wtedy, z trudnością, ale jednak, podejmowano pewne decyzje, które miały służyć naprawie gospodarki. Dzisiaj taka naprawa tej gospodarki jest potrzebna, bo to dotyczy nie tylko tych przedsiębiorców, ich rodzin, ale dotyczy każdego z nas, zwłaszcza tych, którzy są najsłabiej usytuowani. Potwierdzają to słowa siostry Chmielewskiej, która tak powiedziała przed miesiącem, że skutki tego, co w Polsce się dzieje, inflacji, drożyzny, tej złej polityki gospodarczej, poniosą osoby najuboższe, najsłabsze finansowo. Ale oczekujemy, że te działania służące naprawie gospodarki będą prowadzone nie tylko z poziomu centralnego, bo jeżeli centrala nas nie zauważa, nie daje sobie rady, to gospodarze małych ojczyzn powinni walczyć o ludzi, o swoich przedsiębiorców. I oczekujemy tego od szefów poszczególnych poziomów samorządu na terenie województwa podkarpackiego. Stąd w naszym dzisiejszym spotkaniu uczestniczą nie tylko przedsiębiorcy, kolejno branża spożywcza, przemysłowa, IT, ale także przedstawiciele samorządu. Jeden samorząd radzi sobie tak, o czym będzie mówił szef komisji rewizyjnej województwa podkarpackiego, a inny samorząd, jakim jest prezydent miasta Rzeszowa, podejmuje inne działania dla ochrony przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Rzeszowa. I o tym chcemy Państwu powiedzieć. Wpierw oddam go przedsiębiorcom, bo to ich skutki tej polityki i tego, co się dzieje w naszym kraju, najbardziej dotykają. Bardzo proszę, branża spożywcza, bardzo proszę. Sławek Szwal. Dzień dobry. Moje nazwisko Sławomir Szwal. Jestem prezesem okręgowej spółdzielni mleczarskiej Stalowej Woli, jednej z czterech na Podkarpaciu, która jeszcze funkcjonuje. W naszym przypadku w ogromnym stopniu energii, wzrost kosztów energii i gazu dotknął nas od de facto połowy zeszłego roku. Wtedy zaczęliśmy głośno mówić o tym, że ceny, które już mamy, to wzrost rzędu 100 czy 200%, to było przełom czerwca, będą dla nas trudne do utrzymania. Ale to, co się stało pod koniec roku, spowodowało, że rachunki wzrosły w ogromnym stopniu, które praktycznie uniemożliwiają prowadzenie działalności. Dotyczy to zarówno gazu, jak i energii. W naszym przypadku w ubiegłym roku za gaz cała firma zapłaciła 21 tysięcy. W roku 2000 ubiegłym, czyli za ubiegły grudzień, ta kwota wyniosła już 95 tysięcy. Tego nie da się przełożyć na produkt końcowy, tego nie da się przełożyć na zejście z innych kosztów, to wprost prowadzi do tego, aby małe i średnie firmy, jeśli nie nastąpi wsparcie państwa, po prostu będą upadać. Ten wzrost to nie tylko wzrost kosztów związanych z gazem, ale wzrost kosztów energii o około 40% i to nie jest koniec wzrostu kosztów. Chcę Państwu powiedzieć, że dostałem maila parę dni temu, że dostawca, który produkuje do nas kubki, podniósł cenę ze 107 zł do prawie 200 za kubki. Szanowni Państwo, jeśli nie zrobimy nic, jeśli rząd nie zrobi nic, to tak naprawdę czarne dni nadchodzą dla branży spożywczej, piekarniczej, dla ludzi, którzy przez lata budowali swoją pozycję, poświęcali czas, rodziny, pieniądze, tak naprawdę za chwilkę zostaną bezrobotnymi bankrutami. To jest ostatni moment, żeby pomóc przedsiębiorcom, aby przetrwali i wyszli z tego przynajmniej taką, że tak powiem, dając szansę na dalsze funkcjonowanie. Tarcze, które były do tej pory w przypadku naszej firmy, kompletnie się nie sprawdziły. Nie sprawdziły, nie dostaliśmy nawet jednej złotówki. Stąd moment, który walczyliśmy przez 6 lat, aby spółdzielnia funkcjonowała,
ciągu paru miesięcy złymi decyzjami osób zarządzających naszym krajem, jeśli chodzi o sposób zakupu gazu, doprowadziła nie tylko branżę mleczarską, ale branżę cukierniczą, piekarniczą, wędliniarską, tam gdzie tej energii zużywamy bardzo dużo, większość nas kraj wytrzymałości. To jest naprawdę ostatni moment, aby podjąć skuteczne działania, abyśmy mogli przetrwać i w tą stronę powinna również iść pomoc zarówno samorządów, jak i rządu. Dziękuję. Branża przemysłowa, zapraszam. Jestem producentem urządzeń przemysłowych, przepraszam, na skalę polską, europejską. Nie będę mówił długo, chcę jedynie zasygnalizować konkrety, czyli ubiegły rok faktura za gaz wynosiła 6000 zł, w chwili obecnej wynosi 23 tysiące złotych w skali oczywiście miesiąca. To nie jest ogrzew grzewczy, to jest produkcja. Piece do malowania zużywają dużo gazu i zużywają przez cały rok. Różnica 180 tysięcy trzeba obrócić 2 milionami złotych, żeby można było uzyskać pieniądze, które są na zapłacenie gazu. Wczoraj dostałem informację, że my jako producenci przegraliśmy duży kontrakt z firmą włoską, na litość boską, gdzie przez dużo czasu byliśmy firmą, która dostawała zlecenia z uwagi na to, że robiliśmy dobrze i robiliśmy taniej. Pytam, gdzie jest pomoc rządzących dla przedsiębiorców? Z uwagi na to, że kilku panów bawi się prawem, polscy przedsiębiorcy bardzo dużo tracą na tym. I tak jak powiedział przedmówca, że jeżeli nie dostaniemy kontraktów z uwagi na to, że nasze koszty są wyższe niż koszty firm zagranicznych, niestety trzeba będzie powoli kończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela branży IT. Dzień dobry Państwu. Branża IT jest w tym momencie, co prawda, w swoim najlepszym momencie. Ja natomiast chciałbym się odnieść do perspektywy zwykłych ludzi, nie tylko przedsiębiorców. Widziałem i rozmawiałem z ludźmi, którzy pytali, ile będę zarabiać po Polskim Ładzie. I okazuje się, że ci ludzie tracą 300, 400, 500 zł przez Polski Ład. I w tym samym momencie na kredycie hipotecznym raty też rosną. Polski Ład jest dramatem wielu polskich rodzin. Jako przedstawiciel branży IT, która zarabia dobrze, doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Trzeba popatrzeć na perspektywę tych ludzi, którzy najmocniej odczują skutki wprowadzenia Polskiego Ładu. Była to ustawa procedowana za szybko. Ta ustawa nie była konsultowana społecznie. Ta ustawa nie jest stworzona dla ludzi, a Polski Ład był zapowiadany przez obecny rząd jako coś, co ma ludziom pomóc, co ma ludziom zwrócić godność, którą niby utracili poprzez lata rządów poprzedników. Nie, proszę Państwa, tak nie jest. Jako osoba, która widzi dramaty ludzi, osób, które nie są przedsiębiorcami, bo trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy małych i średnich przedsiębiorstw tworzą miejsca pracy dla wielu osób, pchają ten wózek do przodu. Każda ustawa, jaka powinna być wprowadzana w Polsce, powinna dbać o wszystkich. Natomiast sądzę, że Polski Ład jest ustawą, która dba jedynie o interesy tych uprzywilejowanych. Dlatego, proszę Państwa, trzeba się sprzeciwić Polskiemu Ładowi, bo to nie jest Polski Ład. Tego ładem nie można nazwać. Będąc świadomy
znaczenia tego wyrazu jako przedstawiciel branży IT oraz również mediów, to nie jest Polski Ład, to jest, proszę Państwa, polski bałagan. Ład to na pewno nie jest. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy także w kontakcie z innymi przedsiębiorcami. Po prostu dlaczego jedni są, drugich nie ma. Bardzo proszę Pani telefon ułatwić. Szanowni Państwo, małe firmy umierają w ciszy. Stoją pod ścianą, a rząd udaje, że coś robi, ale nie widzi problemów małych, rodzinnych firm. Koszty energii wzrosły kilkakrotnie. Tutaj już przedsiębiorcy o tym mówili. Ja mam, drodzy Państwo, przykłady kolejnych rachunków wystawionych przez zakłady gazownicze, gdzie wzrost cen gazu sięga ponad 300%. Przed dzisiejszą konferencją rozmawiałam z wieloma przedsiębiorcami. Prosiłam, żeby przyszli na dzisiejszą konferencję. Wiecie Państwo, co mi powiedzieli? Boimy się. Ale niech Pani powie, co my mamy do powiedzenia. Dlatego też powiem. Otóż zakład pralniczy, pralnia, zakład z historią rodzinny, funkcjonujący wiele lat. Przedsiębiorca do mnie mówi tak, 40% moich kosztów to koszty energii. Dzisiaj usługa czyszczenia garnituru kosztuje około 500 zł. 50 zł. Po wzroście cen energii ja muszę wystawić rachunek na 170 zł. Czy mój klient to wytrzyma? Czy ja będę miał klienta? Pani, która prowadzi piekarnię w małej miejscowości. Piekarnię, którą prowadzi ponad 30 lat. Zatrudnia mieszkańców tej lokalnej społeczności. Mówi mi tak, jeszcze nie dostałam wypowiedzenia umowy, bo mam umowę podpisaną na 2 lata. Ale moi znajomi, którzy prowadzą firmy w takiej samej branży i też tak mieli umowy podpisane, już dostali. Ja płacę 8 tysięcy, będę płacić 24 tysiące. Przeliczyłam to sobie bardzo szybko na cenę jednego bochenka chleba. I u mnie w piekarni on będzie kosztował 8 zł. To ile w sklepie? Co ja mam tym ludziom powiedzieć? Drodzy Państwo, ale ceny energii to nie jest jedyny problem, który sen spędza z oczu przedsiębiorcom. Od 1 stycznia Polski Ład. Polski Ład, który wprowadził chaos, gdzie eksperci, gdzie księgowi z wieloletnim doświadczeniem mają problem w interpretacji przepisów prawnych. Przedsiębiorcy spędzają godzinami nad lekturą tego bubla prawnego, bo tak to trzeba nazwać. Drodzy Państwo, przedsiębiorcy mówią o tym, że mają swoje rozwiązania i pomysły, jak to zmienić. Pierwszym z takich pomysłów, Szanowni Państwo, to jest natychmiastowe zawieszenie funkcjonowania Polskiego Ładu. Rozmowa z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w zakresie otoczenia prawnego. Dłuższe vacatio legis przy wprowadzeniu przepisów, żeby przedsiębiorca miał czas na dostosowanie się do zmieniającego się prawa. Wreszcie natychmiastowe uchwalenie ustawy gazowej. Przypomnę, że Klub Platformy Obywatelskiej złożył taki projekt ustawy, która ograniczy wysokość cen za gaz dla firm. Podsumowując, Szanowni Państwo, rząd Zjednoczonej Prawicy przysłużył się do tej sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy. W zakresie energii, co zrobił? Otóż zlikwidował energię wiatrową. Ograniczył rozwój energii prosumenckiej. Od 1 kwietnia przecież zmiany są. Wreszcie zmarnował 1,5 miliarda złotych na budowę elektrowni w Ostrołęce. Na koniec, przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałam, prosili mnie, żebym jeszcze jedną rzecz Państwu powiedziała. Że mają takie marzenie. To marzenie jest takie, że chcieliby tu stanąć. Żeby chcą doczekać takich czasów, że nie będą się musieli bać i staną i otwarcie powiedzą o swoich problemach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pana szefa komisji rewizyjnej, pana Andrzeja Ślęzaka, na temat raportu. Dzień dobry państwu. Koleżanka zakończyła taką apelem przedsiębiorców, żeby mogli stanąć i powiedzieć, żeby się nie bać. I to, co ja mam do powiedzenia, to właśnie bardzo z tym koresponduje. Otóż komisja rewizyjna zakończyła prace dotyczące takiej sytuacji, wielu sytuacji, które miały miejsce w szpitalu klinicznym numer 1. I efektem tego jest protokół, który ja firmuję. Więc wnioski tego protokołu są miażdżące dla osób odpowiedzialnych za kierowanie opieką medyczną w samorządzie województwa i dla osób, które kierują bezpośrednio szpitalem klinicznym numer 1. No, można się było spodziewać, że PiS nie pogodzi się z tym, no i tak się stało. Protokół nie został przyjęty przez komisję rewizyjną głosami członków tej komisji, którzy są członkami klubu PiS-u, a trzeba jasno powiedzieć, że oprócz innych wniosków skierowania poszczególnych spraw do CBA, do prokuratury, do NIK-u, wnioskiem również był to, że należy po prostu odwołać marszałka Ortyla z pełnionej funkcji, bo on jakby jest, ma to, co się nazywa sprawstwem kierowniczym w tej sprawie. No, nie ma dyskusji merytorycznej nad treścią protokołu. Są próby zdezawołowania mnie, co miało miejsce na ostatniej sesji. Próby pokazania, że ja się nie znam, że nie mam kompetencji. No, to się raczej nie udało, no ale spodziewam się, że tak będzie dalej. Natomiast ja chciałbym tutaj poprzez państwa zapowiedzieć, że ja nie ustanę w pracach kontrolnych, dociekania prawdy, tego jak wygląda sytuacja. No i niedawno dostałem sytuację, że informację, że trzeba się zająć sytuacją w tym centrum wystawienniczo-kongresowym. No i mam zamiar się tym zająć, obojętnie czy to się będzie komuś z radnych PiS-u podobało czy nie. Ja pozwolę sobie państwa jeszcze w swoim czasie zaprosić na oddzielną konferencję, gdzie szczegółowo zajmę się tym, co jest zawarte w tym protokole i dlaczego tak bardzo PiS boi się tego protokołu, dlaczego próbuje różnymi metodami dezawuować mnie, tę pracę komisji i tak dalej. Także proszę państwa, ja nie boję się póki co mówić tego, co myślę, mówić prawdy i na pewno PiS nie zamknie mi ust. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak to wygląda w wykonaniu pana marszałka. Jak co na to, na sytuację przedsiębiorców, prezydent miasta Rzeszowa, który powołał pełnomocnika do spraw przedsiębiorców, co również jest okolicznością, która pokazuje, że nie jest wobec sytuacji przedsiębiorców i sytuacji w gospodarce obojętnej. Bardzo proszę, Robert. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, rzeczywiście zostałem powołany przez prezydenta miasta Rzeszowa Konrada Pijałka na stanowisko pełnomocnika do spraw gospodarczych i przedsiębiorczości. No i szanowni państwo, jak się okazuje, trzeba będzie pewnie bardzo pomagać, zastanawiać się, w jaki sposób pomóc przedsiębiorcom wskutek właśnie wejścia nowego ładu. Jednym z takich działań jest to, że w tej chwili konstytuujemy, czyli jakby jesteśmy na etapie organizacji Społecznej Rady Gospodarczej, która to Rada Gospodarcza będzie zrzeszała głównie rzeszowskich przedsiębiorców, rzeszowskich biznesmenów. No i na pewno powstanie sporo wniosków i sporo jakichś rozwiązań, które w jakiś sposób będą mogły zminimalizować wejście tego, co się nazywa Polskim Ładem, natomiast jest to polski bałagan. Przypomnę również o tym, że same samorządy, nie tylko samorząd miasta Rzeszowa, ale każdy jeden samorząd w Polsce przez Polski Ład został po prostu obciążony w sposób skrajny. To, co się dzieje, to jest rzecz nieprawdopodobna, a przekłada się to dla klasycznego, zwykłego mieszkańca miasta, mieszkańca wioski tym, że na przykład za halę sportową trzeba zapłacić więcej, no bo przecież miasto dostało podwyżki cen energii, za wszelakie lokale i tak dalej, i tak dalej. Żeby posłużyć się przykładem, i jakby pokazać państwu, co nas nie tylko jako samorząd, ale jako wszystkich mieszkańców będzie czekało. To jest najświeższy przykład. Proszę zobaczyć, to jest rachunek przychodni lekarskiej sprzed roku. Tutaj
Zaraz, to nie jest to. Więc rachunek za 2 miesiące wynosił, napisałem wyraźnie, wynosił 5178 zł. I to był rachunek za listopad, styczeń 2021 roku. Kilka dni temu tenże właściciel przychodni otrzymał rachunek za okres analogiczny, proszę spojrzeć, 17 tysięcy za gaz. Ja go tutaj pokażę. Więc to jest wzrost, tutaj jest napisane 337%. Ten rząd naprawdę nie działa dla dobra Polaków. Jak to się przełoży na samorządy? No może się przełożyć w ten sposób, że będą upadały firmy. Ten przedsiębiorca, ten właściciel przychodni, z którym rozmawiałem wczoraj, mówi, że on prawdopodobnie tą przychodnię zamknie. Więc w tej sytuacji zamknięcie przychodni, która funkcjonuje od 20 lat, spowoduje, że ten, brzydko się wyrażę, strumień pacjentów z tej przychodni odejdzie, pójdzie gdzieś indziej. Co z kolei będzie oznaczało, że kolejki się wydłużą. Jeżeli ta przychodnia z kolei nie będzie mimo wszystko zamknięta, no to przecież cena tego gazu zostanie przełożona na ceny wizyt lekarskich, no, które po prostu będą wyższe. Więc nie wiem, do czego zmierza ten rząd. Ja mam wrażenie, że po prostu chce rozwalić polski system, rozwalić klasę średnią. Ja przepraszam za to wyrażenie, ale ono chyba mi najbardziej tutaj odpowiada. I mam nadzieję, że to jest zmierzanie w kierunku tych wschodnich satrapii, gdzie mamy po prostu grupę oligarchów i grupę całej reszty społeczeństwa, która jest tylko i wyłącznie biedna i prosi o to, żeby szanowna władza coś przekazała. Dziękuję bardzo. Proszę Panie Poseł, Jana Frydryk. Szanowni Państwo, dzisiaj zostały przedstawione tylko przykłady skutków rządów tej władzy. Szanowni Państwo, jeżeli weźmiemy każdy jeden obszar do analizy, to w każdym jednym obszarze jest jeden wielki bałagan, chaos, brak stabilizacji, brak przewidywalności tego, co nastąpi za chwilę. Od 6 lat żyjemy w kraju wielkich absurdów. Absurdów tej władzy, jak nam właśnie zafundowało Prawo i Sprawiedliwość poprzez realizację swojego programu wyborczego Polska w ruinie. Tak, proszę Państwa, to był program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości Polska w ruinie. Dzisiaj żyjemy w kraju, kiedy nie opłaca się ani pracować ciężko i dobrze zarabiać, nie opłaca się prowadzić działalność gospodarczą, być przedsiębiorczym i kreatywnym, ponieważ gdzieś za rogiem czyha zorganizowana grupa pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość i kombinuje, jak tu jeszcze komuś można zabrać jakieś pieniądze, jak utrudnić komuś życie. Tylko proszę Państwa, dlaczego? Zadajmy sobie pytanie, czy to jest w kierunku właśnie utrudniania życia przedsiębiorcom, obywatelom i idzie w kierunku takim, że chcą, PiS chce założyć 3 lub 4 holdingi, o jednym spożywczym już się mówiło kilka miesięcy temu, mówiło się o powrocie do PGR-ów nowoczesnych, czy to idzie w kierunku centralizacji władzy, centralizacji i sterowania tylko i wyłącznie z jakiegoś jednego punktu, który jak sami Państwo widzicie dzisiaj jest na ulicy Nowogrodzkiej. Ale proszę Państwa, tak nie musi być. My musimy się temu sprzeciwić, ponieważ chcemy żyć w kraju normalnym, w kraju, gdzie, tak jak ostatnio Donald Tusk powiedział na kongresie, w kraju, kiedy będzie miłość, życzliwość dla drugiego człowieka i rodzina stanie się najważniejsza. Bo dzisiaj niestety tak nie jest. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca w imieniu przedsiębiorców i wszystkich, którzy dobrze życzą naszemu krajowi, apelujemy o rozmowę i o wzięcie się za zarządzanie. Bo urządzeniem kolejnej szopki, takiej jak byliśmy świadkami wczoraj, nie da się zaklinać tej rzeczywistości, która jest. Pewnie nie wiem, czy ktoś znalazł to paliwo, te benzyny 95 za 5,19 także. A życie pokazuje, że tak jak zdjęcie akcyzy, że to obniżenie niewielkie nawet paliwa było krótkotrwałe. Trzeba zabrać się za rządzenie, bo naprawdę czekają nas jeszcze gorsze czasy. Dziękujemy Państwu bardzo za to, że cierpliwie Państwo w tej pogodzie byliście z nami obecni. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy są. Życzę tych lepszych czasów, wolnych od wszelkich zarazów.
Jeżeli jakieś pytania Państwo macie, to oczywiście...